Biden rozmawiał o Brexicie. Co to może oznaczać? Joe Biden rozmawiał z premierem Irlandii o Brexicie. Premier Irlandii Michael Martin rozmawiał we wtorek 10 listopada wieczorem z amerykańskim prezydentem elektem Joe Bidenem. Jak podano, dyskutowali oni o Brexicie i porozumieniu wielkopiątkowym, walce ze zmianami klimatu, ale też irlandzkich korzeniach Bidena i futbolu gaelickim. Odbyłem ciepłą i zajmującą rozmowę z prezydentem elektem USA Joe Bidenem. Przynosi on ogromną wiedzę i zrozumienie swojej nowej roli i ma wielką miłość do swojego irlandzkiego pochodzenia. Podkreślił swoje zaangażowanie w porozumienie wielkopiątkowe, które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej, RED, i mówiliśmy o znaczeniu multilateralizmu, napisał na Twitterze Martin. Premier pogratulował prezydentowi elektowi Bidenowi i Kamali Harris ich niezwykłego zwycięstwa wyborczego. Podczas ciepłej rozmowy prezydent elekt Biden przypomniał o swoich silnych irlandzkich korzeniach oraz o wizycie w Irlandii wraz z rodziną w 2016 roku. Prezydent elekt potwierdził pełne poparcie dla porozumienia wielkopiątkowego i obaj omówili znaczenie takiego wyniku Brexitu, który będzie respektował porozumienie wielkopiątkowe i nie spowoduje powrotu granicy na wyspę Irlandia, poinformowano w oświadczeniu irlandzkiego rządu. Jak podaje irlandzka publiczna stacja RT, Biden powiedział Martinowi, że postrzega Irlandię jako kluczowy most do odbudowy dobrych stosunków między USA a Unią Europejską. Mówił również, że chce stworzyć warunki dla globalnego ożywienia gospodarczego i o swoim zaangażowaniu w walkę ze zmianami klimatu. Zapowiedział, że po zaprzysiężeniu w dniu 20 stycznia podpisze paryskie porozumienie klimatyczne. RT ujawnia, że podczas 20-minutowej rozmowy Biden dużo mówił o swoich irlandzkich korzeniach, zapewnił, że chce jako prezydent odwiedzić Irlandię, a także że wraz z Martinem rozmawiali o zwycięstwie hrabstwa Mayo nad Rossomon w meczu futbolu gaelickiego w minioną niedzielę. Prapradziadek Bidena ze strony matki wywodzi się z miejscowości Ibellina w hrabstwie Mayo na zachodzie Irlandii. We wtorek Biden rozmawiał przez telefon także z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Kanady Justinem Trudeau.